Siemano. Dzisiaj się poświęcam drugi raz i robię tego glitcha, ale to pokażę tam, kurwa, kupię tylko specjalnie dwa auta. Bo mnie chuj obchodzą te samochody. Akurat te kupowanie za free. Mnie to bardziej interesuje przenoszenie tych aut modowanych. Tam już byłem na online, odrodzenie ustawiłem sobie losowe. Teraz jestem na fabule. No i tutaj potrzebujemy jedną gwiazdkę pościgu. No to klikamy R1, R1, kółko, R2, D-pad w lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Na Xboxie jest to RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Na Xboxie niestety tam jest o wiele gorzej. No i tam znajomy musi być na innym trybie celowania, na solo sesji i musi odpalić tam skok spadochronowy. Na PlayStation no to znajomy będzie potrzebny na sesji dla zaproszonych w lobby tytaniczne. Tutaj trzymam wciśnięte opcje. Jak Trevor podniesie ręce do góry, puszczam opcję. Idę na online, wchodzę w to, najeżdżam na wybierz postać. No i potrzebne będzie nam teraz tak. Zaproszenie na imprezę do znajomego, który właśnie jest na sesji dla zaproszonych, na asystowanie, na takim celowaniu jak my, no i w lobby tytanicznej robocie ty. A my teraz tu, to jest najgorsze kurestwo. Sieć, ustawiam se to na podwójnego PS-a. Teraz tak, rozłączam. I tu w tle widać, że mi tam przeskakuje. Za tym napisem GTA Online utracono połączenie, mi tam przeskakuje. I albo sobie można, żeby było łatwiej. Jeżeli ktoś ma no, za szybki internet, to ustawia sobie tutaj na zagraj w GTA Online, łączy się z internetem i klika raz do góry i potwierdza X-em. Jeżeli ktoś ma taki mułowaty trochę internet, to ma lepiej, to zostaje na tym. Wybierz postać i wtedy klika, jak włączy internet, raz na dół, raz do góry i też X. No ja tu spróbuję się pobawić normalnie. Zostawiam na wybierz postać, włączam internet, dwa razy PS, na dół, góra i widziałem, że mi przeskoczyło na kreatora, że już tam nic nie robię. To jeszcze raz, najeżdżam, wybierz postać, wyłączam i włączam internet. Dwa razy PS-a i daje na dół, góra i X. Znowu kreator. To jeszcze raz. Albo sobie zagraj w GTA Online. Teraz trafiłem. Chyba. Powinienem dostać komunikat o serwerach, jednak go nie dostaję. No za... O, wrócono połączenie z serwerami Rockstar. Pis na blane obłeski, anuluj z powrotem na fabułę. Trafiłem tam, zdążyłem, znaczy przełączyć się na tą wybierz postać, ale już mnie wczytał internet. Kurwa, Michael, nie chcę Michaela. Trevor. Bo muszę ruszyć, żeby mnie nie wyjebało z tym. I to samo. R1, R1, kółko, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. No bo można tam botowi w szczękę pierdolnąć, też nas będzie psiarnia goniła. Tylko nie mogą to być więcej jak jedna gwiazdka, bo wtedy nas nie będą aresztowali, tylko już do nas strzelają i zabiją. Wcześniej to zrobiłem, no to tak jak tam pisałem na tym Discordzie. Albo mnie kurwa jakiś frajer zabił, byłem niewidzialny, znikły mi pejoty. Albo się w ogóle wbiłem na sesję na zwolnionym tempie, że kurwa 15 minut biegłem do samochodu. Albo kupiłem samochody do kasyna i ja tam nie mogłem po prostu wejść. A jak kliknąłem wejść, żeby zamienić auta miejscami, chciałem wejść po prostu na parking. Mnie kurwa zamroziło, tam było stare te kasyno jeszcze przed aktualizacją.
Dobra, teraz trzymam wciśnięte obce, teraz wcześniej. Jak podniosę ręce, spuszczam obcą. Idziemy na online. Wybierz postać. Kurwa, znowu kreator. Usługi Rockstar niedostępne. No i właśnie to jest to. I teraz dołączamy. No niekoniecznie na imprezę, no można tam, jak się wie, który to znajomy siedzi nam w Tytanicznej, można wejść w co jest grane i do niego dołączać. Dobra, i teraz tu mam. Klikam dołącz do sesji. Czekam 7 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i spamuję tutaj X. Teraz mam tu, że próbuję włączyć do prywatnej sesji. To też potwierdzam. Jak będę miał dołączanie do sesji, dołączam jeszcze raz do znajomego. Dołącz do sesji. Ten komunikat z nim nic nie robi, on powinien nam sam zniknąć. No na Xboxie tu powinien wyskoczyć komunikat o trybie celowania właśnie, bo tam, jak mówiłem, znajomy musi być na innym trybie celowania. O, może, kurwa, nie wiem, czy zdążę na Xboxie to nagrać. I tam, jak ja robiłem właśnie, to po prostu wyciągałem kabel od konsoli z tyłu, bo jest za długo po prostu. Wejść w dashboard ustawienia się, przejść offline, potem na online, wrócić, kurwa, i tutaj trafić. To na Xboxie troszkę za długo trwa, ja tam se polepszyłem, kurwa, wyciągałem kabel, wkładałem jeszcze raz do konsoli. No i teraz tutaj, jak nas załaduje do sesji, od razu klikamy kółko, żeby anulować tamten komunikat. Udajemy się gdzieś w miejsce, gdzie jest Peyota. Nie wiem, jak tu jest właśnie z Peyotami, czy dla Franklina są inne, dla Trevora inne. Chuj wie. No, także najlepiej właśnie uważać, żeby nie zginąć, bo znikną nam wtedy Peyoty, my będziemy niewidzialni i nic z tym nie zrobimy. I no nie wiem, czy tylko ja miałem błąd z tym kasynem, ale jeżeli nie da rady do kasyna, no to nawet nie próbujcie. Ale kurwa, ładuj. No wczoraj mi to nie szło, w pizdeczka lekka była. Może dlatego, nie wiem. Dobra, tu wyskoczy komunikat, to go od razu anuluję. Jestem, kurwa, Michaelem, nie chciałem być Michaelem, no ale chuj. Frajerek, leżeć. Dobra. No jeszcze, chuj, wstaj. Masz, kurwa, z otwarty. Teraz musimy się udać w miejsce, gdzie jest Peyota, kurwa, ona gdzieś tu jest, tu. Chociaż na tych wyspach też gdzieś chyba było, no ale już wiem, że tu jest, to tu ja. Nara. Nie ma. Słyszę ptaki, ale nie widzę Peyoty.
tutaj bynajmniej powinna być PJ-ka. No dobra, nie ma. To lecimy dalej. Kurwa, do miasta mogłem lecieć. Trzeba uważać, nie polecam zaliczyć tu zgona. Kurwa, wsiadaj. Dobra, podchodzimy do tej PJ-ki. Dipad w prawo, żeby mieć tą halucynację, jak będziemy stworem. Wtedy przechodzimy na internet i dokonujemy zakupu. Tu warto w ogóle, jak się zje PJ-tę. Dobra, jestem zwierzakiem. Klikam start. Online. Zestaw początkującego kryminalisty. Nieruchomości. Nice bank. Przechodzimy na tą stronę. I'm a big ass boy. Idziemy na stronę domową. No i co tu najlepsze, no? War Stop. Hey, this is sort of fun. Najlepiej opłacalne samochody to Deluxo i Scramjet. Ja tu kupię Scramjety, bo na Deluxo mam promocję, to mi się tanie sprzedaje. No i tak, kup. Pierwszy poziom garażu. Kasy nie odjęły. Kup. Pierwszy poziom garażu. No już kupię, tam 5 miejsc chyba tylko mam. I love that boy. I can't stand him, but I love him. Did I just take drugs? Is this really happening? Or is this bullshit? You're imagining this. Hey, what do pigs even do? Co jest, kurwa, gdzie traksy? What is a pig? I is a pig. I am a pig. No dobra, nie wiem, ile tam kurwa kupiłem, nie wiem. The pig. Wychodzimy z tego. Teraz dipad w prawo, żeby zakończyć halucynację. No i teraz dokupujemy sobie, czy tam zmieniamy strój, no musimy. Ekwipunek, amunicja, tu już odejmuję kasę, żeby wymusić zapis gry. A stroje wolę nie zmieniać, żeby... Kurwa z tą muzyką. No, jeszcze poletę pod te kasyno pokazać, że kurwa było to stare sprzed aktualizacji, dlatego może temu tam mnie zamroziło, nie mogłem wejść. Musimy jeszcze poczekać na te wszystkie, że nam dostarczyli. Trzeba koniecznie zapisać te auta zmianą miejsc. Po prostu wejść do biura, przestawić. Jeżeli tego nie zrobimy, auta nam się nie zapiszą.
zawsze jest. Stare kurwa kasyno. No ja tu mówię, na mapce jest garaż, kurwa, ale kupiłem tam i no nie mogłem wejść, mnie zamroziło w drzwiach i już nic nie mogłem zrobić. Żeby mnie znowu żaden chuj nie zabił. Dobra. Kurwa. Dobra, auta później. Dostarczone. Kurwa, gdzie to pisze? Chciałem pokazać właśnie samochody, ale to zaś. Dobra, start online. Ale jeszcze zrobimy tak, odrodzenie. Kurwa. Miejsce. Zróbmy ostatnie miejsce. Ginie od strzału orbitalnego, kurwa. Można za free napierdalać teraz orbitalkom. Już to widzę. Ja sobie już zawczasu poprawię save'a. Tu GTA, dałem tą wódkę, chuja dałem. Majkę. Samochód, co bym tu wjebać. Liberator. Ruiner, Ruiner, trójka, gdzie jest kurwa Ruiner, trójka? Ciekawe, czy będzie się chuj znikał, czy nie. Ruiner, Ruiner, tu jest, no, na koła, Benny. Dobra. Jesteśmy już w grze swoją postacią. Gównem. Dobra, pierwszy poziom garażu. Kurwa, teraz to umieli. I te traksy po prostu, traksy, scramjety zamienić wszystkie miejscami,
Żeby nie było rozczarowań, że zamkniecie grę, wrócicie i pójdą się jebać. Elo.